Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że weekend upłynął Wam miło, sympatycznie i bezpiecznie. Czekam na pierwszych uczestników. Oczywiście, jak zawsze, bardzo Was proszę, jak tylko się podłączycie, żebyście dali mi znać, że już ze mną jesteście. A o godzinie, o już widzę, że są pierwsze osoby, lajki, pierwsze serca się pojawiły. Dziękuję bardzo, witam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy dzień spędzacie dobrze, spędzacie owocnie, w kontakcie ze swoimi partnerami, w kontakcie ze swoimi klientami. Dzisiejszy live zaczniemy oczywiście jak zawsze punktualnie o 12. Dzień dobry, witam kolejne osoby. O godzinie 12. A live będzie dotyczył dalszej części kolagenu, tego, co to jest ważne w naszym kolagenie i dlaczego jest taki istotny, jeżeli chodzi o cały nasz organizm. Ale to nie będę w takim razie teraz jeszcze o tym mówiła, tylko jeszcze chwilkę poczekamy. Kolejne osoby się już podłączają. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jest już nas całkiem spora grupa. Natomiast wiem, że jeszcze chwilę cierpliwości, muszę ja się przede wszystkim tą cierpliwością wykazać, żeby poczekać na te osoby, które jeszcze się do nas podłączają. Moi drodzy, to co dzisiaj Wam powiem na temat kolagenu, jak najbardziej puszczajcie dalej do swoich klientów, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać o suplementacji, która jest niezwykle, niezwykle ważna. Po to, żeby nasz organizm w sposób właściwy funkcjonował. 12 już prawie wybija, jest nas coraz więcej, także jeszcze chwileczkę. Dzień dobry. Zwarci i gotowi. Mnie to bardzo cieszy, jak widzę, że partnerzy Perfect Call są zwarci i gotowi. Cieszy mnie również to, że na naszych live'ach pojawia się coraz więcej naszych klientów, naszych sympatyków. To świadczy o tym, że Perfect Call, niezależnie od sytuacji, którą mamy na zewnątrz, działa, funkcjonuje, że partnerzy Perfect Call działają, że budują w ten sposób swoje zabezpieczenie. Mamy punkt 12, także startujemy z tematem. Z tematem wpływu kolagenu w postaci suplementacji na cały nasz organizm, na to, w jaki sposób on funkcjonuje. Natomiast zanim zaczniemy mówić, jak na nasz organizm wpływa suplementacja, to przede wszystkim istotne jest to, żebyśmy zrozumieli, dlaczego kolagen jest tak istotny dla naszego zdrowia, dla funkcjonowania całego naszego organizmu. Kolagen jest jednym z najważniejszych białek w całym naszym organizmie. Stanowi prawie 40% wszystkich białek występujących w całym naszym organizmie. W zasadzie trudno jest znaleźć miejsce w naszych narządach, w naszych tkankach, gdzie by ten kolagen nie był obecny. Na ten moment naukowcy, lekarze mają zdefiniowanych 29 typów kolagenu. One pełnią przeróżną rolę w funkcjonowaniu naszego organizmu. Ten najbardziej znany, rozpoznany, zbadany kolagen to jest kolagen włóknisty, ten, który stanowi tak istotny składnik naszej skóry, istotny składnik naszych narządów, mięśni, kości. Natomiast pozostałe kolageny tworzą przeróżne struktury i biorą udział naprawdę w wielu, wielu procesach w naszym organizmie. Słuchajcie, na poprzednim live'ie mówiłam na temat roli kolagenu w skórze. Ponad 70% białek skóry to jest kolagen. Natomiast nie tylko skóra jest zależna, jej kondycja, jej zdrowie jest zależne od ilości, jakości kolagenu, ale również wszystkich naszych pozostałych organów. Jeżeli popatrzymy na to, gdzie ten kolagen występuje i w jakich ilościach, to bardzo istotnym składnikiem naszego narządu ruchu okazuje się być. Kolagen ponad między 30 a 60% białek w kościach stanowi kolagen. Tak naprawdę o elastyczności naszych kości, o tym, żeby one sobie radziły z obciążeniami, przeciążeniami, z dużym wysiłkiem, i mówię tu cały czas o kościach, jeszcze nie o stawach,
to muszą te kości mieć odpowiednią ilość kolagenu. Jest to też ważne nie tylko dla osób starszych, ale jest to również ważne dla osób, które intensywnie uprawiają sport. Te osoby, które bardzo mocno swój organizm obciążają, czy to biegając, czy jeżdżąc na rowerze, czy uprawiając jakiekolwiek sporty siłowe, czy jakiekolwiek formy fitnessu, powinny dość mocno myśleć o swoim kolagenie i dbać o to, żeby ten kolagen uzupełniać, ponieważ narząd ruchu, nasz szeroko rozumiany narząd ruchu, jest bardzo mocno, a właściwie jego kondycja jest bardzo mocno zależna od nie tylko ilości, ale również od jakości kolagenu, który buduje te nasze tkanki. Kolagen to nie tylko skóra, nie tylko narząd ruchu, ale również nasze organy wewnętrzne. Cały układ krwionośny, czyli żyły, tętnice, ściany naczyń, również mają bardzo dużą zawartość kolagenu. W związku z tym, jeżeli ten kolagen nie jest we właściwej formie i jest go za mało, no to niestety również narządy wewnętrzne, cały układ krwionośny zaczyna gorzej funkcjonować. Wszystkie mięśnie gładkie, mięśnie oddechowe, mięśnie serca, cała powłoka wyścielająca naszą jamę brzuszną, tam również bardzo duża, wysoka zawartość kolagenu i również bardzo duża rola kolagenu. No i tkanka łączna, to jest tkanka, która występuje w całym naszym organizmie, nie jest w stanie funkcjonować prawidłowo, jeżeli nie ma prawidłowej zawartości kolagenu. Jest jeszcze taka tkanka, o której mówi się matrix z zewnątrz komórkowa, czyli taka siatka, w której zawieszone są nasze komórki, która pozwala naszym komórkom nie tylko być właściwie osadzonym w tkankach czy w narządach, ale również bierze istotny udział w komunikacji tych komórek między sobą, bierze istotny udział w przekazywaniu substancji odżywczych między komórkami. Ta matrix zewnątrzkomórkowa zbudowana jest nie tylko z kolagenu, ponieważ tam są również obecne komórki tuczne, komórki układu odpornościowego jak limfocyty, ale kolagen stanowi ten szkielet, który jakby spaja tą matrix zewnątrzkomórkową, w której nasze komórki funkcjonują. Czyli tak na dobrą sprawę cała komunikacja i wymiana międzykomórkowa odbywa się w środowisku zbudowanym z kolagenu. Także jest to białko niezwykle istotne dla prawidłowego funkcjonowania całego naszego organizmu. I tak jak wspomniałam na poprzednim live'ie, dotyczy to zarówno skóry, jak i kolagenu naszego wewnętrznego, kolagenu strukturalnego, to ta produkcja kolagenu mniej więcej pomiędzy 25-30 rokiem życia zaczyna dość mocno spowalniać. Czyli nie dość, że tego kolagenu zaczynamy wytwarzać mniej niż go potrzebujemy, to jeszcze na dodatek często ten kolagen, który nasz organizm produkuje, nie jest odpowiedniej jakości. On w pierwszej kolejności zaczyna tracić na sprężystości, na elastyczności, czyli traci te swoje właściwości podporowe i wspomagające mechanicznie nasze tkanki. Z czasem zaczyna go być nie dość, że mniej i gorszej jakości, to też zaczyna się zwiększać zapotrzebowanie naszego organizmu na to białko. I te skutki ubytku kolagenu, które obserwujemy, to oczywiście w pierwszej kolejności widzimy to, co się dzieje na zewnątrz, czyli obserwujemy utratę gęstości, elastyczności skóry, obserwujemy pojawianie się zmarszczek, bruzd, przebarwień, skóra traci swoje właściwości, zaczyna również wysychać, czyli robi się taka pergaminowa. Natomiast te zmiany następują również, tak jak już wspomniałam, w naszym organizmie w środku i zaczyna się zmniejszać gęstość naszych kości. Ta gęstość naszych kości jest związana oczywiście nie tylko z kolagenem, jest związana również z zawartością wapnia, ale musicie wiedzieć, że kolagen bierze również istotny udział w transporcie wapnia do kości, czyli kości o wiele skuteczniej wchłaniają kolagen. Widzicie, kolagen wszędzie, w sercu, w umyśle i na języku. Wchłaniają oczywiście wapń, jeżeli jest odpowiednie środowisko, czyli odpowiednia zawartość kolagenu, no właśnie w tkance łącznej i w tej matrix zewnątrzkomórkowej. Ten ubytek kolagenu to również
osobie niefunkcjonowania naszych organów wewnętrznych, spowolnienie procesów trawienia, spowolnienie metabolizmu, bo organizm po prostu musi sobie radzić w gorszych warunkach, jeżeli tego kolagenu zaczyna nam brakować. A normalnym procesem jest to, że zaczyna nam go brakować. To osłabienie funkcjonowania układów organów wewnętrznych to również osłabienie funkcjonowania wspomnianego już układu krwionośnego. I to z wiekiem zaczynają się problemy z ciśnieniem, z wiekiem zaczynają się problemy z wydolnością taką naszego organizmu związaną z tym, że nasz układ krwionośny po prostu słabiej nasz organizm odżywia. Ta rola kolagenu to również elastyczność i wydolność naszych stawów, bo nasz układ ruchu to nie tylko kości, bo kości są ruchome na tyle, na ile ruchome są nasze stawy. Nasz układ narząd ruchu jest sprawny, tak jak sprawne są nasze stawy. A stawy w dużej części zbudowane są z części chrzęstnych, a części chrzęstne potężna zawartość kolagenu. Czyli to, co wyścięła nasze stawy, ale również maść stawowa, nie funkcjonują prawidłowo i nie regenerują się, jeżeli nasz organizm nie produkuje w prawidłowy sposób kolagen. Także jak popatrzeć na całość naszego organizmu, to tak na dobrą sprawę ten ubytek kolagenu i to spowolnienie produkcji kolagenu oddziałuje na każdy aspekt pracy naszego organizmu. Trzeba też pamiętać o tym, jak funkcjonują nasze jelita. Za nasze zdrowie, za wchłanianie substancji odżywczych odpowiedzialna jest między innymi ich szczelność. I kolagen w momencie, kiedy jest we właściwej ilości, również determinuje szczelność tych jelit. Także od samego początku, jak popatrzymy na nasz organizm, jak go odżywiamy, to jeżeli go odżywiamy w sposób prawidłowy i mamy prawidłową ilość kolagenu, to te procesy starzeniowe w naszym organizmie po prostu przebiegają wolniej. Bo to, co możemy zrobić i o tym Wam chciałam tak naprawdę dzisiaj opowiedzieć, to możemy spowolnić te procesy, sprawić, żeby one zaszły w odsuniętym czasie w naszym organizmie, czyli żebyśmy się po prostu o wiele dłużej czuli sprawni, zdrowi, we właściwy sposób wykorzystywali składniki odżywcze, które sobie dostarczamy do organizmu. I tutaj wchodzi ogromna rola suplementacji kolagenem. Suplementacji, która pozwala nam pobudzać produkcję kolagenu w naszym organizmie. I takim produktem, który spełnia tę rolę, jest suplement firmy Perfect Col, czyli PC Vita. Tutaj mamy liofilizowany kolagen produkowany przez naszą firmę, mamy witaminę E i algi. Witamina E jest też bardzo ważnym składnikiem, ponieważ jest silnym antyoksydantem, czyli znowu wyłapuje wolne rodniki, a wolne rodniki są jednym z czynników uszkadzających nasze włókna kolagenowe. Tych czynników uszkadzających nasze włókna kolagenowe jest oczywiście więcej i tutaj lekarze dość mocno się spierają i jest dyskusja, który z nich jest najsilniejszym czynnikiem uszkadzającym nasz kolagen. Natomiast takie trzy pierwsze miejsca zajmuje promieniowanie UV, ta szkodliwa frakcja promieniowania UV, palenie, czyli nikotyna i wszystkie substancje smoliste i toksyny, które są dostarczane wraz z papierosami. Trzecim takim czynnikiem jest cukier. O słońcu już powiedziałam, cukier. Cukier, który niestety z jego zbyt wysoki poziom powoduje również uszkodzenie włókien kolagenowych. No i też istotnym czynnikiem uszkadzającym nasze włókna kolagenowe, te, które mamy w organizmie, są hormony steroidowe, czyli te, które między innymi są w antykoncepcji, dlatego tak ważne jest to, żeby szczególnie wtedy, kiedy przyjmują Panie antykoncepcję, dbać o ten swój kolagen, ale też ładnie to można zaobserwować u tych panów, którzy są mocno skupieni na tym, żeby budować swoją masę mięśniową i przyjmują różnego rodzaju substancje stymulujące, między innymi sterydy, żeby zwiększać masę mięśniową. I to są panowie, u których bardzo szybko pojawiają się rozstępy, no bo uszkadzają swoje włókna kolagenowe właśnie poprzez przyjmowanie tych substancji. Także
substancje, leki, które przyjmujemy, też mogą nam ten kolagen uszkadzać, dlatego tym ważniejsze jest to, żeby mieć świadomość, w jaki sposób sobie te pomóc i te uszkodzenia, zmniejszać. PC Vita jest takim produktem, który dostarcza nam do organizmu odpowiednie składniki, które wykorzystywane są przez nasz organizm do odbudowy naszych włókien kolagenowych. Jest to zliofilizowany kolagen rybi. Dlaczego rybi? Bo okazuje się, że po pierwsze, kolagen rybi jest zbudowany dokładnie z takich samych aminokwasów jak nasz ludzki kolagen. W kolagenie rybim występuje wszystkie 20 aminokwasów, które budują nasz ludzki kolagen. Natomiast rybi kolagen jest również źródłem największej ilości takich trzech kluczowych do produkcji kolagenu aminokwasów, czyli proliny, lizyny i glicyny. To są takie klucze dla naszego organizmu, które inicjują, pobudzają nasz organizm do produkcji kolagenu. I nasz suplement PC Vita, mamy to zbadane, potwierdzone w specjalistycznych badaniach, zawiera wysoką zawartość tych trzech aminokwasów. Mało z tego, kolagen liofilizowany firmy Perfect Col jest kolagenem aktywnym, takim kolagenem, który zachowuje swoją strukturę i dopiero w organizmie uwalniane są te, w środku w organizmie uwalniane są te aminokwasy. Dzięki czemu w sposób taki bardzo, bardzo efektywny pobudzamy produkcję kolagenu. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, my przyjmując kolagen nie uzupełniamy kolagenu mechanicznie. Nasz organizm nie bierze gotowego włókna kolagenowego i nie wbudowuje w swój staw. Natomiast to, co robimy kolagenem, to pobudzamy nasz organizm do produkcji. To jest bardzo ważne działanie z tego względu, że często u osób, które mają zacząć suplementację, powstaje taka myśl, że jak zacznę suplementować jakiś związek, to mój organizm przestanie go produkować i będę już do końca życia uzależniona od tego suplementu. W przypadku PC Vity, w przypadku naszego suplementu jest tak, że my wykorzystujemy naturalne mechanizmy występujące w naszym organizmie, tylko je po prostu pobudzamy do pracy, dostarczając odpowiednich składników. Dodatkowo dostarczamy tutaj witaminy E i dostarczamy, słuchajcie, w drugą stronę muszę sobie przesuwać palec, i dostarczamy również białka, których źródłem są algi. Wszystkie składniki tego suplementu są naturalne. Zarówno witamina E, jak i algi są to związki naturalne, występujące, które pozyskujemy z przyrody. Łączymy je w mądry sposób, zamykamy w kapsułce, która jest kapsułką celulozową, czyli też jest kapsułką naturalną. I co najważniejsze, ta kapsułka dociera wprost do jelita, znaczy wprost. Po drodze mija żołądek, mija dwunastnicę, ale dopiero uaktywnia się w jelicie cienkim. Dlatego też mówimy o tym, że jest to kapsułka dojelitowa. Jest tak zrobiona, żeby dostarczyć kolagen, liofilizowany kolagen, tam, gdzie on najefektywniej działać będzie, czyli w jelicie cienkim. I to jest pierwszy krok suplementacji, który pozwoli nam zadbać zarówno o kondycję naszych narządów wewnętrznych, naszych jelit, żeby były szczelne, naszych naczyń, żeby były wydolne i w sposób skuteczny transportowały krew, czyli tlen i składniki odżywcze do naszych organów. To jest też pierwszy krok, który zadba o kondycję naszych stawów. Natomiast, żeby nasze kości funkcjonowały w sposób... Przepraszam, zapomniałam o najważniejszym, bo już poszłam dalej, chciałam pójść do witaminy D. Ale przecież nie wyprodukujemy prawidłowo kolagenu w naszym organizmie, jeżeli nie dostarczymy do niego witaminy C. Przecież o tym powinnam teraz powiedzieć. Witamina C. Słuchajcie, w procesie produkcji kolagenu pełni ona bardzo, bardzo ważną rolę, ponieważ bez witaminy C, bez kwasu askorbinowego, nasze komórki produkujące kolagen, czyli m.in. fibroblasty czy chondrocyty, nie dokonają prawidłowych przemian włókien kolagenowych, żeby stworzyć dobrze funkcjonujące struktury. Czyli bez obecności witaminy C nasz organizm nie produkuje prawidłowej
formy kolagenu, już nawet nie mówię o ilości, tylko prawidłowej formy kolagenu. Czyli nie jest w stanie go potem wykorzystać do prawidłowego funkcjonowania naszych tkanek i naszych organów. Także jeżeli chcemy zadbać w sposób realny o swój kolagen, to po pierwsze musimy dostarczyć budulca i to jest PC-Vita, czyli kolagen liofilizowany, witamina E i algi, a z drugiej strony musimy dostarczyć również składnika, który będzie tą produkcję uskuteczniał, czyli witaminy C. I to jest, teraz pokażę Wam z drugiej strony, żeby było widać różnicę, to są dwa składniki, dzięki którym, dwa suplementy, dzięki którym w sposób realny zadbamy o kondycję swojego kolagenu. Dla kogo jest ta suplementacja? Dla każdego, bo każdy z nas swój kolagen codziennie zużywa. Nasz organizm rok w rok produkuje coraz mniej tego kolagenu, natomiast dobrze funkcjonujący, czyli do 25 roku życia organizm produkuje około 3 kg rocznie kolagenu. I teraz z czasem zaczyna nam ta produkcja, tak jak już mówiłam, spowalniać, więc my ją za pomocą PC-Vity pobudzamy. Czyli tak na dobrą sprawę od 25-30 roku życia można już zacząć myśleć o tym, żeby ten organizm suplementować, wspomagać. Bo zdecydowanie lepiej, moi drodzy, jest nieść niż gonić, mówiąc przysłowiem. Czyli jest zdecydowanie lepiej nie dopuścić do ubytków, niż później te ubytki uzupełniać. Oczywiście, jeżeli organizm już jest starszy i ma te ubytki, to jak najbardziej uzasadnione jest łykanie kolagenu po to, żeby zmniejszać te ubytki, nie doprowadzać do powstawania nowych, niepokojących zmian. Jest to też świetny sposób na regenerację dla tych osób, które intensywnie uprawiają sport, dla sportowców. Ja tego bardzo mocno doświadczam, ponieważ sama sport intensywnie uprawiam i nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez ruchu. I widzę zasadniczą różnicę w regeneracji po wysiłku teraz niż 6 lat temu, kiedy nie przyjmowałam suplementacji. Ja te suplementacje przyjmuję 6 rok. I pomimo tego, że jestem starsza o 6 lat niż 6 lat temu, to mój organizm o wiele lepiej funkcjonuje, o wiele skuteczniej radzi sobie z obciążeniami. Czyli mogę sobie pozwolić na więcej i czerpać jeszcze więcej frajdy z ruchu. Witamina C jest dla każdego, niezależnie od wieku. W Perfect Colu mamy witaminę C pozyskiwaną z naturalnego źródła. Mamy witaminę C z aceroli. To jest taka roślina, która ma bardzo, bardzo wysoką, której owoce mają bardzo wysoką zawartość witaminy C. I tutaj mamy w kapsułkach również celulozowych, czyli również bardzo, bardzo dobrych dla naszego organizmu, sproszkowane owoce aceroli połączone z kiełkami gryki. Te sproszkowane owoce aceroli są po prostu naturalnym źródłem witaminy C. Nie tylko wtedy dostarczamy kwasu askorbinowego, ale również dostarczamy wszystkich substancji towarzyszących, jak które enzymów na przykład, które wspomagają wchłanianie witaminy C. Natomiast mamy witaminę C nie tylko w kapsułkach, ale również mamy witaminę C do picia. Dzisiaj na Facebooku widziałam, że jedna z naszych partnerek napisała posta, że zaczyna dzień od witaminy C. Tak, warto zacząć dzień od szklanki witaminy C. Nie tylko ze względu na produkcję kolagenu, ale również ze względu na podnoszenie naszej odporności. Także tutaj, jeżeli chcemy witaminę C podać dzieciom, bo dzieciom też należy witaminę ze względu na produkcję kolagenu podawać. U nich ta produkcja kolagenu jest bardzo, bardzo intensywna. W związku z tym bardzo dużo tej witaminy C również potrzebują. Także mamy taką formę w proszku. Natomiast wracając jeszcze na chwilę do PC-Vity. Jest to suplement, który jest również bardzo ważny dla pań, szczególnie przed menopauzą, w okresie menopauzy i po menopauzie. Czyli tak na dobrą sprawę dla pań w każdym wieku. Dlaczego? Dlatego, że w okresie menopauzy
produkcja kolagenu bardzo, bardzo mocno się hamuje. Wynika to z tego, że jednym z czynników pobudzających produkcję kolagenu w naszym organizmie jest czynnik hormonalny. No a w czasie menopauzy ten czynnik hormonalny nam się wyłącza, czyli zmniejsza nam się, a później kompletnie nam zanika produkcja estrogenów w organizmie. Dlatego tak ważne jest to, żeby suplementować się PC-witą, czyli żeby pomimo tego braku tego czynnika hormonalnego pobudzać tą produkcję kolagenu, ponieważ bardzo dużym problemem dla pań po menopauzie jest osteoporoza, która niestety bardzo mocno obniża nam sprawność ruchową. Dlatego też, żeby uniknąć tego, jeżeli jeszcze jesteście przed menopauzą, to koniecznie należy zacząć suplementować się PC-witą. Jeżeli jesteście w trakcie lub po, to również uzupełniać ten kolagen, te braki, poprzez pobudzanie produkcji właśnie za pomocą tego suplementu. Natomiast jeżeli już jesteśmy przy osteoporozie, to bardzo ważna również przy tym zjawisku jest witamina D. O witaminie D oczywiście można bardzo, bardzo długo, natomiast ja dzisiaj powiem o witaminie D w kontekście zdrowych stawów, zdrowych kości. Witamina D jest potrzebna po to, żeby nasz organizm prawidłowo transportował wapń, który dostarczamy z pożywieniem, do kości. Czyli żeby te kości miały odpowiednie uwapnienie, odpowiednią gęstość. Elastyczność i gęstość to są dwa czynniki, które są odpowiedzialne za to, żeby te nasze kości były po prostu mocne. One będą mocne, jeżeli będą miały odpowiednie rusztowanie i to rusztowanie budujemy za pomocą kolagenu. Kolagen stanowi takie elastyczne rusztowanie naszych kości, ale również, żeby miały odpowiednią gęstość, czyli żeby były wypełnione, to rusztowanie, żeby były, te przestrzenie, żeby były wypełnione. I do tego służy wapń, który przyjmujemy z pożywieniem. Ale żeby ten wapń nie zostawał nam, nie osadzał nam się w naczyniach, nie osadzał nam się na organach wewnętrznych, nie zostawał w nerkach w postaci kamieni, tylko żeby trafiał tam, gdzie jest potrzebny, czyli żeby trafiał bezpośrednio do kości, to potrzebna jest do tego witamina D, potrzebna jest do tego witamina K. Dlatego też uzupełniamy sobie poziomy tej witaminy za pomocą suplementu, który jest wzbogacony również o magnez. Magnez w naszym suplemencie jest w formie trytrynianu magnezu, czyli w takiej bardzo, bardzo dobrej, dobrze przyswajalnej formie magnezu. A musicie wiedzieć, żeby prawidłowo zachodziły przemiany witaminy D3 do witaminy D, bo takie przemiany zachodzą w naszym organizmie. I żeby ona była prawidłowo transportowana w naszym organizmie, to niezbędny jest do tego magnez. Dlatego też łączymy ze sobą te trzy substancje, czyli witaminę D3, witaminę K2 i magnez, aby ostatecznie w naszych kościach była odpowiednia ilość wapnia, ale również łączymy tą suplementację PC Fortis z suplementacją kolagenem po to, żeby te nasze kości były w odpowiedni sposób elastyczne. Mamy jeszcze jeden suplement z witaminą D. Tutaj mamy witaminę D3, D2, czyli formę odzwierzęcą i formę odroślinną. D3 jest odzwierzęca z lanoliny, D2 jest produkowana przez pewien specyficzny gatunek grzybów, więc mamy tutaj takie naśladowanie takiego sposobu odżywiania, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli produkty odzwierzęce i produkty odroślinne. I oczywiście magnez, natomiast bez witaminy K2. Dlaczego tak to zostało skonstruowane? W PC Fortis macie 1000 jednostek witaminy D3 i 100% dzienne zapotrzebowanie witaminy K2. Jeżeli by ktoś potrzebował przyjąć większe dawki witaminy D3 niż 1000 jednostek, czyli większe niż te profilaktyczne, to jeżeli by łyknął większe ilości suplementu PC Fortis, to przyjąłby za dużo witaminy K2. Dlatego też, jeżeli potrzebujemy więcej witaminy D3, łykamy PC Fortis, uzupełniamy D3 z suplementem PC Solaris, przy okazji znowu przyjmujemy dobry magnez, a słuchajcie, naprawdę magnezu nigdy za dużo. Każda kawa, którą wypijamy
wypłukuje nam magnez, każdy stres, który przechodzimy, każde zdenerwowanie sprawia, że nasz organizm zużywa zapasy magnezu, dlatego ten magnez trzeba na bieżąco uzupełniać. Dlatego też tutaj, tak jak powiedziałam, w formie cytrynianu magnezu ten magnez mamy i w ten sposób regulujemy sobie dawki witaminy D3 i przyjmujemy 100% dzienną dawkę witaminy K2. I w ten sposób, moi drodzy, powstaje nam potrójna siła, tak to nazwaliśmy w Perfect Callu, potrójna siła dla zdrowych kości, czyli to, w jaki sposób możemy realnie wpłynąć na to, żeby nasze kości były zdrowe, nasze stawy były zdrowe, żeby nasz organizm radził sobie z obciążeniami, żebyśmy funkcjonowali jak najdłużej sprawnie, żebyśmy sobie pomagali na co dzień w takim po prostu dobrym, zdrowym funkcjonowaniu. Czyli PC Vita, sposób na to, żeby pobudzić produkcję kolagenu w naszym organizmie poprzez dostarczenie kluczowych, najważniejszych aminokwasów, czyli lizyny, proliny i glicyny i całej reszty, bo tutaj jest pełen skład aminokwasowy. Plus do tego są również białka w postaci alg, które pozwalają nam również dostarczać aminokwasów. Do tego dochodzi witamina C, taka witamina, bez której nasz organizm nie jest w stanie prawidłowo produkować włókien kolagenowych. I witamina D3, K2 z magnezem, po to, żeby wapń z naszego pożywienia, z naszej krwi trafiał do naszych kości. W ten sposób dbamy o zdrowie naszego narządu ruchu, szeroko rozumianego narządu ruchu, ale dbamy również o zdrowie całego naszego organizmu. Moi drodzy, jak przyjmować te suplementy? Profilaktycznie przyjmujemy dwie kapsułki PC Vity. Jedna rano, jedna wieczorem. Co jest istotne? Popite dużą szklanką wody. Woda jest bardzo ważna. Wody nigdy za dużo. Problemem raczej naszych współczesnych społeczeństw jest to, że tej wody pijemy za mało. Dlatego pamiętamy, że PC Vitę popijamy solidną szklanką wody. Jeżeli chodzi o witaminę C, no to teraz, szczególnie w tej dobie, kiedy jesteśmy narażeni na atak ze strony koronawirusa, warto tej witaminy C przyjmować w dawkach podzielonych, czyli tak jak tutaj mamy w kapsułkach 250 mg, nawet kilka do kilkunastu kapsułek dziennie. To jest witamina C z naturalnego źródła, także jest bardzo, bardzo bezpiecznym sposobem na podnoszenie ilości witaminy C w naszym organizmie. Oczywiście witamina D w takich dawkach, jakie są nam potrzebne. Profilaktycznie przyjmuje się 1000 jednostek, natomiast jeżeli ktoś ma ubytki, to przy konsultacji z lekarzem jak najbardziej może przyjmować większe dawki witaminy D3. Tutaj jest już to mocno, mocno indywidualne. Każdy z tych suplementów możemy łyknąć razem, możemy łyknąć jakby podzielony. Tutaj już dowolność. Ważne jest to, żeby przyjąć PC Vitę z dużą ilością wody. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą obecność. Mam nadzieję, że te informacje pomogą Wam w sposób bezpieczny i zdrowy przejść ten szczególnie trudny dla nas teraz czas. Pamiętajcie o tym, żeby nawet jeżeli nie możemy teraz wychodzić z domu, nie możemy za bardzo się przemieszczać, żeby dbać też o odpowiednie odżywianie, żeby dbać o odpowiednią dawkę ruchu, żeby ćwiczyć po prostu. Mamy trochę więcej czasu na to, więc zachęcam Was do tego, żeby te ćwiczenia po prostu wykonywać. A oprócz tego zapraszam Was bardzo serdecznie na czwartkowy live, ten już przedświąteczny, bo to będzie czwartek przedświąteczny, kiedy opowiem Wam o naszej takiej osobnej grupie produktów, o produktach aloesowych. Nie tylko o alesie, jeżeli chodzi o odporność, ale o wszystkich naszych pozostałych produktach aloesowych, produktach wegańskich, czyli mamy linię wegańską, co jest dość istotne dla niektórych osób, tych, które eliminują mięso z diety. A oprócz tego partnerów Perfect Call bardzo serdecznie zapraszam na jutrzejszego live'a w grupie dla partnerów, w zamkniętej grupie dla partnerów. Będziemy dalej się szkolić. Natomiast osoby, które chciałyby poczytać więcej, dowiedzieć się więcej na temat samego kolagenu, naszej suplementacji, tego, w jaki sposób nasz organizm
reaguje na spadki kolagenu i co należy robić, żeby tych spadków uniknąć, jak również mnóstwo innych informacji, to zachęcam Was do te osoby, które mają te podręczniki, czytały to, do powrotu do naszych podręczników. Są to spisane wykłady naszych specjalistów, lekarzy, profesorów, z którymi współpracujemy. Podręcznik żółty to jest szkolenie w Rosnówku i tutaj między innymi jest wykład pani profesor Goździckiej Józefiak, która w bardzo taki prosty sposób przybliżyła nam, jak działają mechanizmy produkcji kolagenu, spadku kolagenu w naszym organizmie. I tam są również, jest mnóstwo innych wartościowych wykładów. Natomiast w podręczniku zielonym spisany jest wykład pana doktora Lisowskiego, w którym opowiada o wpływie suplementacji na nasze stawy, na nasze kości. Także zachęcam Was, te podręczniki są do kupienia w naszym sklepie internetowym dla partnerów, dla klubowiczów. Te osoby, które nie są zarejestrowane, to najpierw muszą się w naszym sklepie zarejestrować i mogą sobie również takie podręczniki kupić. Ale przede wszystkim oczywiście pamiętajcie o tym, żeby uzupełnić swoją dietę w nasze suplementy. Serdecznie Was pozdrawiam, życzę Wam przepięknego poniedziałku. Wiem, że pogoda dzisiaj w całej Polsce piękna, ale bądźmy dzielni, bądźmy twardzi, pozostańmy w domach. Bardzo proszę Was o to, żebyście byli odpowiedzialni za siebie i za swoje otoczenie. Ściskam Was bardzo mocno i do zobaczenia z partnerami jutro, a z sympatykami, z partnerami, z klubowiczami w czwartek. Pozdrawiam Was serdecznie.